Moi drodzy, cześć! Witam was bardzo serdecznie. Na transmisji, słuchajcie, z gry Elden Ring, a dokładnie dodatku, rozszerzenie fabularne Shadow of the Earth Tree. Lecimy, słuchajcie, dalej. Coś nam się przedłużyło, bo to już 12. 12 część tej transmisji, znaczy część tej gry. 12, znaczy w moim wykonaniu, nie? 12 transmisji jak do tej pory. Długo! Miałem w ogóle w Residenta grać, ale mi się gdzieś kurna nie chce. Z jednej strony chcę wrócić, bo dużo, dużo naprawdę godzin tam poświęciłem w tym Residencie i chciałbym speedruna sobie ogarnąć w końcu, na którego ćwiczyłem pół roku. Ale z drugiej tak dużo w to grałem, że mi się nie chce. Może po kolei przejdźmy sobie najpierw tego Elden Ringa, a później będziemy myśleć co i jak. Ostatnio żeśmy pokonali Mesmera, o dziwo. Praktycznie cały jego zamek od jednej części uda nam się zwiedzić. Tu mamy jego secik. Dla urozmaicenia będziemy trochę innymi secikami grać. Tarczę mam. Okej. Okay. Tarczę mam. Ale jest jedna sprawa. To jest ognisko z tych magazynu. To jest z tych magazynu, tak? Czekajcie, muszę zobaczyć, które to jest ognisko, czy to jest styl magazynu. Tyły magazynu, dobra, to będą tyły magazynu. Musimy wrócić w jedno miejsce. Mianowicie, chodzi o zrujnowana kuźnia upadłej gwiazdy. Zobaczyłem, słuchajcie, to u randomowego, słuchajcie, youtubera. Kudłacz się chyba nazywa. Wątpię, czy kiedykolwiek by oglądał te materiały, ale go pozdrawiam. Mianowicie... Przez przypadek trochę sobie włączyłem zobaczyć co tam w trawie piszczy i okazało się, że w tych właśnie katakumbach nie odkryliśmy wszystkiego. Jest tu coś, które jest naprawdę skrzętnie poukrywane. Się tam napierdzielają, tylko żebym ja jeszcze pamiętał gdzie to było. Chyba tutaj. Albo i nie. Albo i nie. Dajcie. W ogóle to strasznie głośno mam tą grę. Okej, tak chyba powinno być jak najlepiej. Tylko tak, jeszcze sobie troszkę ściszę. Musimy znaleźć pewne wrota. Kamień Kowalski. To nie wiem, który to był. Albo to były te. Aż kretyn. Będzie mnie tu atakował. Najprawdopodobniej mogą być to te. Okej. Tam jest ten ognisty golem. Tak, to są te wrota. Słuchajcie, to są jedne z tych ostatnich. Bo tutaj i tak musimy odblokować skrót w tych katakumbach. No i właśnie, to mnie dziwiło, że tutaj nic ciekawego nie ma. A zazwyczaj są jakieś nagrody. Dobra robota. No właśnie, nie wiem, bo gdyby nie pewien materiał na YouTubie, randomowy zresztą, to nigdy bym tego nie odkrył. Patrzcie, zwróćcie uwagę, ile to jest w ogóle, jak mało jest osób oceniających te podpowiedzi, nie? Jak mało osób to odkryło. No właśnie, no właśnie. Zobaczmy. Obejrzyj ołtarz. Wielki miecz z pradawnej rudy meteorytu, słuchajcie. Oraz kamień kowalski strażnego smoka. Bardzo rzadki przedmiot. My się oczywiście już stąd wydostaniemy, bo tak to wszystko zwiedziliśmy. Zobaczymy sobie ten miecz, bo ten miecz, widzicie, legendarny. Ja w ogóle... Znaczy nie, to jest broń, której bym używał tak naprawdę. Nawet i dla urozmaicenia, bo nie w takich orężach siedzę. O. Dobra. Ten atak specjalny z tej włóczni to jest magia. Ale mnie o tym tutaj. A o tym wielkim mieczu. Pewnie i tak nie będę spełniał tych wymagań. Tego oręża, ale zawsze sobie możemy sprawdzić. Bo zwłaszcza, że to nie byle jaki, słuchajcie, miecz. Mistycyzm tym razem jest tutaj potrzebny.
na 19 poziomie, żeby z takiego czegoś korzystać. Wielki miecz. Jeden ze skarbów zrujnowanych i kuźni. Wielki miecz z pradawnej rudy meteorytu, zakończony ostrym czubkiem. Broń dawnych bogów wyciągnięta z ziemi. Wykonana z odłamka grotu strzały. Jest groźnym orężem przebijającym, doskonale nadającym się do pchnięć. Unikalna umiejętność szarża białego światła. Przywołaj białe światło ze szczeliny w rudzie starożytnego meteorytu, z której wykonano oręż. Jego moc pozwala naładować szarżę i przebić wroga. Kolejne naciśnięcie sprawia, że światło wybucha. Wyekwipujmy sobie ten miecz, zobaczmy jak to wygląda. Powinienem dobić do tych 19 punktów mistycyzmu, chociażby ze wsparcia, tak to się prezentuje. Ze wsparcia różnego rodzaju amuletów. Przede wszystkim weźmiemy sobie łuk runiczny. Z tego totalnie nie korzystam. Chociaż żeby wam ten miecz tutaj przedstawić, zwiększa mistycyzm. I to już wystarczy, słuchajcie. Już mamy wtedy mistycyzm na 20 poziomie. A wymagane jest 19, nie? Oczywiście te podstawowe ataki wyglądają tak samo. Jak każdy inny wielki miecz. Ty, o dziwo, nie jestem przeciążony. To waży 22 kilo. Ciekawe. Patrzmy ten specjalny atak w końcu. Ładowany jeszcze, zobaczymy. Okej. No. Robi robotę, słuchajcie. Nawet fajny. Ale to nie jest broń z mojego, słuchajcie, repertuaru, jak już wspominałem, no ale robi robotę. Witam, Marku, przyjaciele. Cześć, Mariuszu, witam serdecznie. Witam, witam. Co tam dobrego? Witam i o zdrowie pytam. Pawiara? Czy inteligencja mi była potrzebna? Dobra, wracamy do włóczni. Bu, 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 bu. To co wam... Tak, to chyba była wiara. To co chciałem wam pokazać. To wam pokazałem. To co, wracamy do tej zalanej tej... zalanej części mapy. Najlepiej tył magazyn. To chyba tutaj. Nic poza tym więcej nie odkryłem tutaj. Także, no co ciekawego będę odkrywał, to najwyżej będę wam przedstawiał. Na razie wracamy. Na razie wracamy. O, i 350. Co tam 350 dobrego? Powoli czas wolny mija, nie? Ale mam nadzieję, że bardzo powoli. Jak tam życie? No ja trochę odpoczywam teraz też. Jeden dzień wolny. Znaczy, jeden dzień wolny po robocie to jest chujnia. Tak naprawdę. Ale jeszcze dwa dodatkowe dni, nie? Urlopu nie mam, ale 3 dni robię robotę. Ale ja już chyba sobie tak powiedziałem, że nie będę siedział po nocach chyba. Gdzieś tak max do tej drugiej, ale i tak będę się starał wcześniej tą transmisję skończyć. Bo ja coś ostatnio się totalnie nie mogę mam problemy z wysypianiem się, znaczy wysypianiem. Jakąś energią swoją do życia, bo kurde, wstać nie można, nie wiem. To jest jakieś przemęczenie czy coś, a to coś czuję, że siedzenie po nocach totalnie, po nocach w ogóle nie pomaga. Dzielnica kościelna, tu musimy na 100% jeszcze zwiedzić tą lokację. O, super. Dobra. No, musimy chyba tam przeskoczyć, to przeskoczymy sobie od tej strony. Tak, chyba będzie najlepiej. Oj, bo nie. Nie udało się. O, jeszcze przez ścianę. A na szczęście dużo to życie nie zabiera. Okej. Okay. Spadliśmy, teraz muszę odkryć drogę na górę. A ja dzisiaj na basenie byłem. No jak, 350? Podoba się, nie podoba?
Ja u ciebie mam spauzowany odcinek 19, trochę na necie siedziałem i napiszę, że kobiety robią dobrą robotę i grają soft like'i, dwie dodałem na swój kanał i ich kanał do polecany. Widzę, Mesmer poleciał. No, poleciał. Fuksem, ale się poleciał. Tym razem miałem szczęście, nie? Tego szczęścia nie miałem na Renali, ale tym razem miałem szczęście na Mesmerze, nie? Coś miałem mówić. No, kobiety to, słuchaj, do maty do tańca przechodzą, w wyzwaniu jeszcze bez levelowania, nie? Także o czym my tu rozmawiamy? O czym my tu rozmawiamy, Mariuszu, jeżeli chodzi o skilla? To nie ma... W grach Souls-like jest równouprawnienie. Nie jedna by jednego zawstydziła swoim skillem. Prawda jest taka, słuchajcie. Prawda jest taka. No. Potrzeba poszaleć, no wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Mariusz, wiadomo, o co chodzi. Zobacz, coś tutaj ciekawego. Po pierwsze drzwi. No tam też coś mamy. Po pierwsze drzwi, mówił. Dobra, to zobaczymy najpierw drzwi. Przed tobą potworność. Jest winda. Czekajcie, przelecimy, zobaczymy, co to jest ciekawego. No, długa ta winda. Jakby wyrwana z tego, z Metal Gear Solid. Okej. Mamy w ogóle korytarz kultu drzew. No, jeszcze lepiej, słuchajcie, jeszcze lepiej. Korytarz kultu drzew. Wow. No. Wygląda ciekawa, aż muszę zobaczyć, co to ciekawego możemy znaleźć, bo znowu mi się teraz, tym razem mi się przypomina Dark Souls 2, ale ja, początek raczej Dark Souls 2, jeszcze wcześniej przy końcu tamtej transmisji wspominałem, że lokacja przypomina zalane lądo, nie? Z pierwszej części, nie? Na dół nie stoi na drodze, ale prawdopodobnie śmierć. Miss Mika i Christy te dwie wymiatają. Pisałem poszaleć. Od nich mam te cieszynki na czacie. To pisałem poszaleć. Aha, rozumiem. Spoko. Chyba co tutaj ciekawego? Może jest jakiś wow też. Uważaj, trawa. Okej. Nic ciekawego nie widzę. Też nic nie ma. Wygląda podejrzanie. Tęczówka pełna łaski. My już zdobyliśmy parę tych tęczówek, ale myślałem, że to jest związane z tym żołnierzem Mesmera tylko. Umieść na czymś oku, by podarować ulotne błogosławieństwo światła łaski. Tęczówka pobłogosławiona inkarnacją do tego drzewa. Umieść na czyimś oku, by podarować ulotne błogosławieństwo światła łaski. Można również użyć, by otrzymać błogosławieństwo wypaszanego wielkiego runu. W Królestwie Cienia ta sztuczka była stosowana przez kapłanów do tego drzewa, by stłumić lęki ich wyznawców ze znakomitym skutkiem. Także imba. 350. Mariuszu, ja to przy nich jestem pikuś, jak ta Krista grała bossa finałowego na RL1, oczy mi wyszły, jak oglądałem ją w akcji. I ona teraz gra na NG+1. No widzisz. Ale wiesz, żeby NG+, jakiekolwiek wyzwania robić, to trzeba grę w ogóle przejść. Na przykład chociaż raz, normalnie. Ja na przykład takiej przyjemności nie mam, jeszcze jeżeli chodzi o dodatek do Elden Ringa. Gdzie nas w ogóle wywaliło? Bo gram pierwszy raz i to tak wolno trochę. Okej, okay. O, Tiborek. Marian, czemu się przebrałeś za kobietę lekkich obyczajów? Bo o to chodzi w życiu.
Tiborko, co tam dobrego? Nie, no, zmiana setu tak, żeby urozmaicić gameplay, nie? Run Mariki, kurna. Nieźle, żeby urozmaicić Tiborku gameplay, użyj, by zyskać 80 tysięcy runów. Złoty ślad łaski nadany osobiście przez królową Marikę bohaterom, którzy dołączyli do jej krucjaty, użyj, by zyskać 80 tysięcy runów. Błysk łaski królowej Mariki oślepia nawet najlepszych. Cia. No, ciekawe. O. Telefon mam, ale nie będę odbierał. Co to, to nie. Słuchajcie, co to, to nie. Tu mnie nie było. Gdzieś ty, Marku, tu przylazł. A nie wiem. A to jest po tym. To jest patch. Pa, jeszcze raz to sprawdzimy. Jeszcze raz tu przyjdziemy. Tył magazynu. To jak spuścisz wodę w tym. W dążonie cienia. Jak obniżysz poziom wody w Eichom, to musisz przeeksplorować dobrze ten poziom. To trafiasz tutaj, nie? Mariuszu. Tiborku, Biotic Nova i tak lepsza od nich. Nie zapomnę, jak grała za ekranem odwróconym. Do góry nogami. No. No to nieźle. To nieźle. Ty, co my tutaj mamy w ogóle? A, dobra. To jest posąg po prostu. Nic poza tym nie znajdziemy. Ty, bo tam też nic nie ma od tej strony. To jest tylko, tylko most, nie? No. To jest tylko most. Dobra, czy przejdziemy sobie tutaj? Trochę na opak idę z tym wszystkim. Bo ja i tak nie zwiedziłem tej całej lokacji właśnie po obniżeniu poziomu wody. A wylądowałem w jakimś łespadole. Podnóże Ostrodrzewa w ogóle. Tak nazywa się to lokacja. Ale czy ja chcę to eksplorować? Powiem wam, żebym spekulował. Jak na razie. Ale wygląda naprawdę fajnie ta lokacja. Jest tu pewien swojego rodzaju unikalny klimat. Awatar Ostrodrzewa. Super. Wow, wow, wow. Wow. Lecę. Wow, jak mi ścieknął. No, nie mogę się to już wyleczyć. Lecę. Kombinuję. Dobra. Wow, tego tak się nie spodziewałem. Ja znowu to samo. Okej. Wow. Nabija w ogóle krwawienie ten atak. Troszkę się nie dziwię.
już niestety jest po mnie. Bo zadaję mu dosyć srogie obrażenia. Ale niestety pozamiatał. Awatar ostro drzewa, no wygląda fajnie. Ten bosik. Nie ma co. Ale wiem, że ludzie siedzą godzinami na cheatach i analizują walki z bossami, żeby potem móc je przechodzić na low-hit. No tak, to prawda. Możesz sobie obejrzeć Gino Machino. To z tego przyjacielu jest przejście do bossa. No, to prawda, Mariuszu, to prawda. To ten jak maszyna robi tych bossów. Marian komentuje jak komentator radiowy. No nie wiem. Średnio mi to wychodzi. Nie mam takiego głosu. I tam są moje dusze. Runy. Przepraszam. Ała! No nie, serio. Nie wiem, w którym miejscu. Jak przecinak mnie ora. Widzę je. Muszę jakoś zdobyć. Ała. Nie mogę jej wziąć. Dobra, trzeba się trochę przybliżyć. Ty, a ja nie mogę z tej włóczki korzystać. Dlaczego? Coś się wydarzyło. Możliwe, że miałem run teraz, przed chwilą, który zwiększał mi statystyki. No właśnie, miałem zły talizman. Daj. A już tego i tak nie wygramy. Ach, niewiele brakowało. W ogóle ta specjalna umiejętność tej włóczni zadaje kosmiczne obrażenia, nie? Temu przeciwnikowi. Broń z niego jest spoko. To z tego tam, gdzie woda spuszczona jest, droga do bossa gdzieś tam była i by i napisał boss. Wjechałem winą i tam co innego. Tiborku, Marian musi nałożyć na siebie dodatkowy hand Cup, żeby wyrównać szansę. Co mam założyć? Co? Dobrze, cofajmy się. Czekajmy lepiej na jego ruch. Tak, został zładowanego. Dobra, widzę, że samo sterujące gówno. Dobra, dobrze. Jak jesteśmy daleko, to łatwo te chwosty uminąć. O, a to był głupi pomysł. Ty, mam pewien to... Ała. Ja pierdykam, lecz się! Nie, za szybko. Za szybko robię uniki, niestety. Za szybko robię uniki. Nie mogę wyczuć na razie tych chwastów z ziemi. Borku, wczoraj oglądałem jak Mon walczył z tym kwiatkiem na rail 1 bez ulepszeń. Super, Tibolku. Fajnie, że wszyscy to wymiatają.
w tą grę, ale ja gram pierwszy raz. Także tak, nie interesują mnie nawet te wyzwania, nie? Ale żebym się wyleczył. Jezus. No nie, serio. Nie mogę tego uniknąć. Teraz druga gówniona faza. Ty, gdzie moje dusze są? Zapomniałem o nich totalnie. O, to już jest po ptokach. Może nie. Nie dobiegłem. Ja pierdolę, nie dobiegłem. Jakie gówno, zapomniałem totalnie o tych runach, nie? Dusze, runy i pies to srały już, jak coś się zwie. Nie mogłem, na ostatniej chwili mi się przypomniało, nie? Nie dobiegłem nawet. Ejku. Albo jak opryskacz pestycydami z Rosji, no. Ja pierdziele, jaki syf. Ja chciałem sobie, specjalnie sobie zbierałem, słuchajcie, żeby... na wiarę, żeby mieć odpowiednią ilość, kurna, żeby móc nosić tą zbroję, to się kurna zdupiło. Znaczy tą włócznię. A idź pan w tfu! Jakieś dziecko za dzieciaka się zakrztusiło słonecznikiem, ziarnkiem słonecznika. Takie coś się po nocach później śni, nie? Słonecznik jest super, Witku. No, wygląda spoko. I Mariuszu, słonecznik się zjarzył, nie będzie wygrywał i zamiast Marek wyrywać go... Co? Wyrwać go? Kwiatek? Wyrywa Marek. Kwiatek wyrywa Marek. Ta, Tiborku. Witek lubi patrzeć z boku, jak Mimik z nią walczy. Ja nie wiem, nie widziałem tego. Każdy gra jak chce, aż mam w dupie mam to, czy ktoś mimików używa, czy nie używa. Tam jest jakaś gówno burza z tymi mimikami. Pies to srał te mimiki całe i te całe gówno burze z mimikami. Niech ktoś gra jak mu się tam podoba, ja też mam. Piździelcu. Powiem wam. Ja już mam w piździelcu. Wow, wow. Dobra. Tego się nie spodziewałem, że mnie tak zaatakuje. Lecz spierdzielamy. Słuchajcie, spierdzielamy. O nie, bo nie, nie w tą strunę. Ała, no i co dostałem? W ryj, jak zwykle. Oj.
Dobra, lecz się. Ale zarobiłem cymbał. Dobra. Dobra, będzie jeździł, będzie jeździł. Nie będzie jeździł. Dobra. Mamy to. Chyba. Czy trzecia faza jeszcze? Możliwe, że trzecia jeszcze. No. No, to jest ciekawy przeciwnik. Nie powiem, że nie. Jezus. Co się wydarzyło? Jaka muzyka się odpaliła? Ale teraz to w ogóle nie mogę wyczuć. Kurna, nie trafiłem. Nie trafiam cały czas. No i tak się nie miałem czym leczyć. Ale to jest walka do ugrania, nie? Nagrobek dziubanie. Nie ma nagrobka, Witek. Tyborko, no to tak, bo ty tak eksplorujesz, że nic nie masz. Nie ma tak łatwo. To teraz się zacznie. Kupiłem Mariuszu wrotki. Kupili mu wrotki, to jeździ. Numer 3. On tak będzie, Tyborku, w nieskończoność się respił, dopóki nie użyjesz specjalnego przedmiotu. Aha! Serio? Myślę, mi się wydawało, że on ma cały czas te fazy. Ale ja nie mam takiego przedmiotu. No, tancerka na pewno tam, gdzie te kwiaty błękitne, ale ja jej też nie znalazłem, mimo tego, że w tej lokacji już byłem, nie? Ale ja na pewno tam będę wracał jeszcze. Patrzcie, tego nie mogę uniknąć. Spodziewałem się, że ten atak wyprowadzi. Ale nie mogę tego uniknąć. Nie zdążyłem po prostu. Ładnie, wszedł. Atak ładowany. Nawet ja zginąłem, że ja wyleciałem poza mapę, nie? Tutaj ta włócznia Mesmera daje radę, nie? To jest bardzo dobry pomysł, żeby ją tutaj się pizgać.
Czekajcie. No, lecie. Aj, nie wyczułem teraz. Chyba poczekamy, aż przestanie spamować chujek. Dobra, jak do tej pory chyba najlepsze podejście, bo mam najwięcej butelek, ale to nie znaczy, że to będzie wygrana. Co to nie? Aj, cholerne dasze znowu. Oj. Gdzie zrobiłem unik? Ja się wylecz. Tego się muszę nauczyć, bo on trochę spamuje tym gównem. Lecie. Aj, zrobiłem w złym momencie unik. No i tych eliksirów jest mniej zdecydowanie niż powinno. Dobra, dobrze, że akurat dobrej odległości stałem. Wow! Zapomniałem o trzeciej tej. Dziękuję. Sporcik, dziękuję za followka. Pozdrawiam serdecznie. Dobra. Nie. Raz. Dwa. A Jezus. Lecę. Raz. Dwa. Łap. Dobra. Ech, nie dosięgnąłem. Pokonano legendę. Wizerunek cienistego słonecznika.
Kurczę, kto by pomyślał, że to jest jakaś legenda tutaj, nie? I wielki runy Mikueli jeszcze w dodatku. Wielki run Mikueli. Ha, ha, ha. Ciekawe powiedziałem, powiedziałbym. Ciekawe. Udało się. Nie, że jestem w Eldenie, ale się grzeje. Za niedługo trzeba pograć. No rozumiem, wiem o co chodzi. Nie znalazłeś tej cieszynki słownej z dodatku. Fajny śmiech. Postać jest ją nim. Dziękuję. A nie wiem, nie wiem, nie za bardzo kojarzę o jaki ten. O jaki gest ci chodzi. Nie mam bladego pojęcia. Trochę z dodatku żeśmy znaleźli, ale. Byś musiał podać mi nazwę tego gestu, bo ja nie mam bladego pojęcia. Bo ja nie mam, Mariuszu, bladego pojęcia. Ta włócznia akurat się spisała. Nie powiem, na tego bossa. Bez niej mogłoby być ciężko, nie? Bo zazwyczaj jest tak, że specjalne ataki gówno się zdają na walki z bossami. Nie wiem jak wy macie, ale ja tak mam. Że w ogóle jak przychodzi walka z bossami, to specjalnej ataku broni totalnie nie używam. Nawet tych pięści moich, które mają w umiejce, że zwiększam sobie prawdopodobieństwo zbicia postury danego danemu bossowi, tak? Czyli stagera. To i tak tego zapominam używać, nie? A tutaj jednak ta specjalna umiejętność tej włóczni się zdecydowanie bardziej przydała, no bo kliśmy kosmiczne obrażenia. Widocznie był podatny po prostu na ogień, nie? Ten słonecznik. Wielki run Mikueli, to jest jedna z rzeczy, która tutaj wypadła. Wielki run odrzucony przez Mikuelę, chociaż jest złamany i pozbawiony swojej wartości, wciąż kryje w sobie moc opierania się zaklęciom. Mikuela wyruszył do wieży spowitej cieniem, porzucając wszystko, złote ciało, oślepiającą siłę, a nawet swoje przeznaczenie. Wszystko po to, by pogrzebać grzech pierwotny, aby objąć go w całości i odrodzić się jako nowy bóg. Oraz wizerunek cienistego słonecznika. Wizerunek awatara ostro drzewa, wyryty na ostro drzewie. Moc jego imienia może zostać blokowana dzięki czytającej z palców. Ostro drzewo to cień złotego drzewa, zrodzone z mrocznych wyobrażeń, które nie mają krzty porządku, które skręcają i wyginają jego masę, czyniąc je kruchym. Okej, czy mamy coś po prostu fajnego tutaj za ten wizerunek? Z tego wizerunku mamy dwie bronie. To jest chyba pięść, albo nie wiem co to jest. Głowa monstrualnego cienistego słonecznika, manifestacji ostro drzewa. Choć może to być też zwykły kwiat używany jako broń. Wyglądem przypomina ostro drzewo. Druga łodyga ciasno opłata pierwszą i wyglądają jakby czule tuliły się do siebie. Unikalna umiejętność cios cienistego słonecznika. Uderzenie uderz kwiatem dużego cienistego słonecznika i uwolni falę uderzeniową. Ta zmiażdży wrogów. Kolejne ciśnienie pozwalają wykonać do dwóch ataków dodatkowych. Mamy też kraina cieni. To jest magia, słuchajcie, wiary aż 58 to wymaga. Wystrzeliwuje w stronę wrogów grad złotych pocisków. Tak wygląda, słuchajcie, tam broń. Dziwna. Okej, okay, a specjalna umiejętność? Ciekawe. Powiem wam, bardzo ciekawe. Hej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z dodatku do gry Elden Ring. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za każdą waszą aktywność i do następnego. Cześć.